Hejka, dzisiaj będzie taki filmik typowo gadany, ze względu na to, że stwierdziłam, że może nagram, jak wyglądała moja ciąża, jak wyglądał mój polot tutaj w Holandii. A drugi taki podpunkt, który chcę tutaj jeszcze poruszyć, dlaczego zaczęłam nagrywać na YouTubie. Więc zaczynamy. Więc tak, moja ciąża przebiegała bardzo, według mnie bardzo, bardzo dobrze. Nie miałam tam, nie wiadomo, jakichś tam mdłości, wiadomo, na początku no to były, ale to z czasem ustępowało, więc było wszystko w porządku. Przytyłam bardzo dużo w ciąży, bo zaczynałam, przed ciążą ważyłam 50 kg, więc fajna, powiem, baga. W ciąży przytyłam 30, bardzo dużo przytyłam. Bardzo dużo jadłam, w sensie potrzebowałam według mnie tego, skoro mnie tak ciągnęło do jedzenia. Więc podczas porodu ważyłam około 80 kg. Po prostu każdy przybiera na wadze inaczej, każda ciąża jest inna, no ale to jest mój akurat przykład, tak? Więc przytam to 30 kg, ale było wszystko w porządku, z tym, że pod koniec ciąży dowiedziałam się, że mam cukrzycę ciążową w 8 miesiącu. Się to okazało i moja położna stwierdziła, że Oliś urodzi się dużym dzieckiem i ze względu na to poród musiał być wykonywany w szpitalu. W razie jakiejś komplikacji, coś w tym stylu, więc poród musiała mieć w szpitalu. No i właśnie byliśmy w szpitalu, tam wszystko w porządku było. Bo później już na kontrolę jeździłam do szpitala, musiałam się pilnować z tą cukrzycą, musiałam jeść o danych porach mniejsze ilości, no i się tak troszkę stresowałam tą całą tą sytuację, ze względu na to, że się bałam faktem, że to będzie bardzo duże dziecko, tak? Ale co przyszło to do czego? No według mnie taki normalny się urodził, miał 3,610, 53 cm długości, więc okazuje mi się, że no tak w miarę, myślałam, że będzie po prostu większe, tak mnie nastraszyła pani położna. No, ale Oliwier urodził się 10 dni po terminie. Miałam termin na 11 października, a urodziłam go dopiero 21 października. I na dodatek to był poród wywoływany, ze względu na to, że mu się po prostu no, nie spieszyło na świat widocznie. Bardzo dobrze było w brzuszku u mamusi. Więc ten poród był wyłowywany. Pojechałam do szpitala. Właśnie, bo ja tutaj tak powiem wam, że według mnie jak to wyglądało, bo ogólnie ja całego porodu nie pamiętam. Nie pamiętam, Boże, z tego bólu. Nie wiem, czy ja po prostu traciłam przytomność czy coś, ale to do tego dojdziemy, zaraz wam to wszystko po kolei opowiem. I po prostu trafiłam do tego szpitala, byliśmy tam z Adrianem. No i pani tam doktor powiedział, że no, żebym sobie troszkę pochodziła, może to przyspieszy to rozwarcie, może akurat coś się wydarzy samoistnie, no ale no niestety nie. Dali mi po prostu balonik, żeby ten poród przyspieszyć. Nie, no niestety, szczerze, to w ogóle mi nie pomogło. W ogóle, dostałam jakiś tam plamień jeszcze po tym, w tym szpitalu, wszystko bolało, na łóżku się nie mogłam położyć, bo to wiecie, ciągnęło wszystko. No mówię, no nie, mówię, no dramat, no nie dam rady, no nie. No i jeszcze się wystraszyłam tego plamienia. No i później w nocy wtedy, bo przyjechaliśmy 20 do szpitala rano, miałam na godzinę 7 albo 8. No i najpierw mi zrobił to KTG, zrobili mi KTG, potem dali mi ten balonik, chodziłam z nim praktycznie cały dzień, w nocy jeszcze go miałam, no i dlatego było mi tak się ciężko położyć, ale w nocy dostałam pierwszego skurcza. Ale to trwało dosłownie sekundę i przeszło. Więc mówię, uff, bo Adriana mówię, nie ma, no to mówię, nie zacznę chyba rodzić bez niego. No i później pani pielęgniarka przyszła i mówi do mnie, żebym poszła się wykąpać, bo idziemy na salę porodową. Ja mówię, Jezus Maria, idziemy na salę porodową. Mówię, przecież Jezu, Adriana nie ma, ja zaczynam rodzić. Wiecie, pierwsze dziecko przerażeń i w ogóle. No ale okazało się, że panie mnie wzięli i przebili mi wody płodowe. Myśleli, że to pomoże. No niestety, no nie oszukujmy się, nie pomogło w ogóle. W ogóle też nic. W końcu dali mi kroplówkę, tą Boże, jak to się nazywa? Wiecie, mi chodzi o tą oksytolinę, czy jakoś tak to się nazywa?
dać mi tą kroplówkę, no to powiem Wam, że na początku luzik. Mówię, ale nie boli nic. Nie boli nic, mówię, no to dobra. Mówię, wytrzymam. No nie, ale tak po pierwszej dawce... Słucham? Po pierwszej dawce... Super, kochanie, po pierwszej dawce... Oliś je jabłuszko, tak. Po pierwszej dawce tej oksytaliny... No i w sumie takie miałam... Dobrze, miałam takie delikatne bóle, no na normalnie takie, no takie, że się dało wytrzymać, tak? Ale ja nie wiem, później podkręcili mi to czy coś. Boże, ja myślałam, że zwariuję tam, normalnie dramat. No to szukaj sobie. Ja myślałam, że po prostu tam zwariuję. Tak mnie wszystko zaczęło boleć. Że ja mówię, no nie, no nie wytrzymam, nie wytrzymam, mówię, prosiłam Adriana, mówię, błagam Cię, zabierz mnie tu stąd, bo to nic nie pomoże. Miałam takie bóle, tak mi już wszystko bolało. No i ja mówię do Adriana, że po prostu, żeby zawołał jakąś tam pielęgniarkę, że ja chcę po prostu dostać znieczulenie. Chcę to znieczulenie, bo ja mówię, już nie wytrzymam. Dobrze, przyszła... Misiu! Przyszła pani pielęgniarka, przeprowadziła anestezjologa, ale co się okazało, że mi go nie dali ze względu na to, że był ze mną, jak oni powiedzieli, znikomy kontakt. Bo po prostu co ból, po prostu ja czułam, że mdlałam tam. No po prostu nie dali mi tego znieczulenia. Ja myślałam, że ja po prostu tam za przeproszeniem wykituję. No nie dali mi tego znieczulenia, więc mówię, no trudno. Jakoś mówię, muszę to... Tak, orange autko, muszę to jakoś, mówię, wytrzymać. No i już tak tam ledwo mówię, już nie daję rady, mówię, proszę Cię, mówię, pomóż mi, do Adriana, mówię, pomóż mi. Tak, ja pamiętam tylko takie właśnie urywki. No i w końcu pamiętam to, ja nie wiem, przyszła jakaś, wydaje mi się, że to była pielęgniarka czy ktoś, dała mi jakiś zastrzyk w nogę. Po tym zastrzyku gdzieś mi się chyba zasnęło, nie wiem. Wiem tylko, że Adrian mówił, że wychodzi na chwilę. Ja właśnie nie wiem, czy on wrócił, nie pamiętam tego już. Ale wiem, że po pewnym czasie miałam już te bóle takie parte. Tylko, że tak, raz pielęgniarka mi przyszła powiedzieć, że nie mogę jeszcze zacząć rodzić ze względu na to, że Olivier jest za wysoko jeszcze i nie mogę, bo go uduszę. No to ja mówię, o, coś nie tak. No i mówię, no nie, no mówię, no to jak ja mam to robić? A mówię do mnie, mówię, oddychaj, oddychaj, oddychaj. Ale wiecie, jak są te bóle parte, to ten oddech, no to, no sorry, no ale tak... No nie za bardzo masz myśleć, myślisz o tym oddechu, tylko chcesz jak najszybciej urodzić. No, więc później patrzą, mówią, że no, że już jest rozwarcie, super, fajnie, jest 10 cm tego rozwarcia, super, fajnie, ale na razie nie mogę rodzić, bo teraz ma pani doktor jakiś tam skomplikowany poród. Mówię, no masakra. Otwórz. Co chcesz? Otwórz. Już, kochanie. I mówię, no nie, no masakra. No ja wiecie, zaczęłam już tak przejść, bo już mnie to wszystko bolało. Już czułam, że to dziecko chce wyjść. Przyszła pani doktor w końcu i mówi, że rodzimy. Ja mówię, Jezus, w końcu. No i zaczęliśmy rodzić. No i tak pierwszy raz nie dałam rady. Za drugim razem próbowałam, tylko że główka nie chciała wyjść, bo nie wiem, trzeba... No normalne, dziecko nie mogłam wyprzeć go. No i później jednak stwierdzili, że będzie nacięcie krocza. Nacięli mi to krocze i po prostu wiecie co? Jakie ciepło poczułam, Boże, jak ja go zobaczyłam. Mimo tego zmęczenia, tego wszystkiego, Boże, to był najpiękniejszy moment, jaki mógł być. Wszystko nagle przestało boleć. Przyściusieńko. Tylko, że się martwiłam ze względu na to, że Oliś miał problemy z oddychaniem, jak się urodził. Nie wiem, ja sobie to teraz tak tłumaczę, że to jest moja wina ze względu na to, że jakby może przez to, że parłam wcześniej i po prostu jak mi się ubzdurało i że to jest z mojej winy się tak to stało. No ale wiecie, no takie mama, przypadki też się zdarzają. Co się jest? Chusteczki do kurzy mam na 20 razy, raz wiesz? I po prostu strasznie to przeżyłam. Pamiętam, że wtedy Adrian był cały czas przy tym porodzie. I on do mnie przyszedł i ja mówię, Jezus, mówię, po coś ty do mnie przyszedł, mówię, idź do dziecka, pilnuj go, bo ja miałam tako, że po prostu ktoś go zabierze, bałam się go chociaż na chwilę zostawić, więc... Jabłuszko. Zjadłeś jabłuszko, super.
Więc Adrian z nim tam był, no i tak po chwili mi go z powrotem przynieśli, było super, nic mu nie było, wszystko było w porządku, więc urodziłam w środę około 20:53, jak się nie mylę, tak mi się wydaje, urodziłam, a we czwartek o godzinie 8 już miałam wypis do domu, ale powiem wam, że gdyby nie Adrian, ja bym po prostu nie dała rady. Ze względu na to, że to było tak męczące, że po prostu nawet tutaj, w domu, nawet sama nie mogłam iść do łazienki. Po prostu się cała trzęsłam, wszystko mnie bolało. Adrian mi pomagał wstać do łazienki, pomagał mi się, nie wiem, iść wykąpać, wszystko przy mnie robił. Po prostu ja byłam jak po prostu wrak po prostu człowieka. A jeszcze wracając do tego porodu, ja pamiętam, że pani pielęgniarka po porodzie kazała mi się, albo mówi, że chce, żebym mnie umyła po prostu na łóżku, albo że mam się wykąpać. Wybrałam tą opcję, że się wykąpać. No i ona mówi, żeby mnie Adrian poszedł wykąpać, wykąpał mnie na drugi dzień, chciałam wyjść do domu i ona mówi, że owszem, wyjdę, jeśli pójdę, wezmę sama prysznic. Ostatnimi siłami poszłam, wzięłam sama ten prysznic, bo po prostu mówię, no nie, no chcę wyjść do tego domu. No, więc wszystko dobrze się skończyło, mimo takich trudnych przeżyć z porodem. Ogólnie zdecydowalibyśmy się na drugiego dzidziusia, ze względu na to, że chcemy jakieś tam jeszcze małego bubaska, więc z czasem mam nadzieję, że nam to też wyjdzie, no na pewno nie w tym momencie, bo teraz aktualnie mamy inne priorytety, ze względu na to, że chcemy ten dom ogarnąć, więc z czasem to pewnie nastąpi. Tak, kochanie, ty masz świnkę i pepy. No i właśnie to jest cały kierownik tego zamieszania, że wszystko po prostu bolało. Jesteś wysoko, tak? Bo jesteś na krzesełku. A dlaczego zaczęłam nagrywać? Wiecie dlaczego? Ogólnie zaczęłam nagrywać przez to, że to jest jakaś odskocznia, że tak powiem, tak? No nie oszukujmy się, siedzę te 24 godziny na dobę z Olim. Oni jeszcze mi, tak jak wspominałam, on wstaje mi jeszcze w nocy, na mleko, na to, na tamto, więc to jest taka właśnie odskocznia, że mogę po prostu tak z wami sobie porozmawiać, do was powiedzieć, fajnie, bo mogę sobie ten film zmontować, że to jest coś innego, coś nowego. I ze względu przez to, po prostu tutaj też tak znajomych nie mam, praktycznie, z rodziną to wiecie, to też... Siostra pracuje, też nie ma czasu, żeby, nie wiem, przyjeżdżać do mnie. Ja nie mam też auta, nie mam prawa jazdy, no i tak jest ten kontakt znikomy. Tata z bratem się wyprowadzili, więc no po prostu zostałam, że tak powiem, sama. Cały czas byłam sama z Olisiem, dlatego mówię, kurczę, no taka fajna odskocznia, coś nowego, coś mówię, w końcu może zrobię coś, co robię. Od zawsze chciałam nagrywać vlogi na YouTubie. Oglądałam pełno tych YouTuberów. Pełno. I stwierdziłam, że może najwyższy czas spróbować coś dla siebie zrobić. I jeszcze jedną rzecz zrobiłam dla siebie, z którym się naprawdę mega cieszę, bo będę miała za niedługo dostanę paczkę, którą zamówiłam w hurtowni i będę sprzedawała ciuszki dla dzieci. Po prostu też było moje marzenie otworzyć sobie, mam nadzieję, że z czasem otworzę sobie jakiś tam sklepik, że będę sprzedawać, że będę to w tym się też jakoś uzupełnić, bo naprawdę kocham ciuchy, kocham właśnie takie rzeczy, więc mam nadzieję, że mi z tym też pójdzie. Dlatego zaczęłam nagrywać też na tym YouTubie, żeby mi tym odskocznie, żeby się oderwać, żeby mieć swoje hobby, żeby po prostu, nie wiem, no, zaprzątać sobie głowę czymś innym, chociaż czasami, niż tylko... Brawo, kochanie, mój kochanie wygrał, tylko nie wiem, co jeszcze. I dlatego właśnie, co ja mówiłam? A no, że taka odskocznia. Coś innego, coś nowego. Mam nadzieję, że w YouTubie też się sprawdzę i że po prostu jakoś wspólnymi siłami dobijemy do jakiejś tam liczby odbiorców. Mimo wszystko jest 70 subskrypcji, za które bardzo Wam serdecznie dziękuję. Ale mam nadzieję, że z każdym nowym filmikiem tych subskrypcji jednak urośnie, że będziecie chcieli nas oglądać, bo to jest takie po prostu życiowe, wszystko co się dzieje u nas w domu, wszystko co robimy, czy coś postaramy się wrzucać. No wiadomo, że nie będę wrzucała czegoś codziennie, bo faktem, no co my możemy codziennie robić? No kurczę, no tak co wszyscy w domu, w pranie, sprzątanie, gotowanie, bawienie się z dzieckiem i to jest na razie na ten moment tyle, ale
Zbliża się już pogoda fajna. Będziemy częściej wychodzić, częściej gdziekolwiek jeździć. Więc czekajcie na te vlogi. Naprawdę opłaca się, bo będą według mnie super. I mam nadzieję, że Wam się to wszystko spodoba i że ten vlog Wam się... W sumie vlog, co ja mówię? Super, że ten filmik Wam się spodoba i proszę, zostawcie lajka, zostawiajcie lajki, zostawiajcie komentarze pod filmami, to Was nic nie kosztuje, a ja sobie z chęcią poczytam, wypowiem się jak chcecie na dany temat i do zobaczenia w kolejnym vlogu i zapraszam do subskrypcji tego kanału. Familii Katia, dziękuję, buziaki!